Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj u pana Ryszarda w gospodarstwie rolnym. To jest troszkę inna działalność niż poprzednia pana działalność, która jest prowadzona równocześnie. Od kiedy pan się zajmuje tą formą działalności? Tą formą działalności zajmujemy się od 2016 roku. Tereny, które tutaj mamy, to są wyjątkowe tereny do tego typu gospodarstwa, czy to bydłem, owcami, czy ewentualnie w tej chwili jeleniami w formie zagrodowej, które sobie żyją na tym terenie i bardzo dobrze się mają. Co tu więcej dodać? Jest to w tym momencie te zwierzęta, które tu są, są zwierzętami wyselekcjonowanymi, które nadają się jako reproduktory do dalszego rozmnażania jelenia szlachetnego. Od ilu jeleni i matek zaczynaliście? Zaczynaliśmy od 30 matek i jednego buka. A teraz jest? O, coś ponad 100. Wow. Panie Ryszardzie, oprócz gospodarstwa hodowli jeleniowatych, wiem, że pan ma również inną działalność. Jeśli dobrze pamiętam, to jest gospodarstwo Eco Garden, które w 2016 roku zajęło 4. miejsce, jeżeli chodzi o bezpieczne gospodarstwo w skali kraju. W 2015 roku nagroda Zasłużony dla Rolnictwa. W 2014 roku Agroliga, pierwsze miejsce w kategorii rolnik. I jeszcze pierwsze miejsce w konkursie dotyczącym estetyczna gmina promocją wsi, gminy, województwa, regionu. Proszę nam coś powiedzieć o tamtej działalności. Czyli tutaj to gospodarstwo, jak mówiłem, początki tego gospodarstwa założenia w 2016 roku, w tej chwili gospodarujemy na około 20 hektarach w jednej, w części połączonej i dodatkowo jakieś areały na zielone pasze dla jeleni, to jeszcze jakieś dodatkowe hektary są. Zajmujemy się również szkółką roślin ozdobnych, czyli drzewa alejowe, różne rośliny do małych prywatnych grup, jak i do zieleni miejskiej. Szkółka zajmuje około 50 hektarów na terenie Lipnicy Górnej, gmina Lipnica Murowana. Czyli jakbym chciała jakieś ładne drzewko na balkon, to do Lipnicy Górnej i mam się pouśmiechać, państwo mi doradzicie. Tak jest, nie tylko na balkon, ale powiedzmy do ogrodu i do jakichś dużych obszarów zielonych. Słyszymy dziwne odgłosy teraz. Co to jest za okres? I widzę, że niektóre mają takie mniejsze poroża. To statystycznie ile mają, a ile ma największy? No to bardzo często spotykane te same jelenie wolnobiegające w lesie, to jak jest 14, 16, 18, czyli po 9 sztuk na stronie, to jest 18. Tutaj się nam w tym roku pojawił taki, który ma 14 na stronie, czyli 8-20, takie troszeczkę po prostu no, piękne poroże. Okres jest akurat troszeczkę niebezpieczny, bo jest okres rykowiska, czyli nie możemy tam za bardzo do wewnątrz wchodzić ze względu na zagrożenie, jakie by mogły nas spotkać, bo jakie by mogły zaatakować. Thank you.
Pomysł się nasunął przez oglądanie i odwiedzanie różnych szkółek, różnych zdjęć gdzieś tam, troszeczkę i w Japonii, troszeczkę gdzieś na zachodzie Europy, a że mieliśmy materiału roślinnego dosyć dużo nasadzone, z którego moglibyśmy te rośliny formować, podjęliśmy takie próby i nawet się to udawało. Załoga niezmiennie trwa od iluś tam lat, czyli wykonują te same prace coraz lepiej i coraz więcej tego mamy, zaczynają się te sprzedawać. Systematycznie raz do roku po świeżym przyroście wiosennym należy te przyrosty skrócić do potrzebnej długości, do potrzebnej formy, które to drzewo ma prezentować i jak ma wyglądać. Rzeczywiście to jest wizja każdego pracownika, który przy tym pracuje i który jakieś założenie miał kiedyś, jak pierwsze cięcia robił przy jakiejś tam sośnie, czy przy jakiejś innym roślinie, czy to grabie, czy no z wielu roślin można formować drzewka bonsai czy niwaki. Niemniej jednak dla mnie taką bardzo wartościową rośliną jest sosna. Państwo, przypominamy, od 1 września do 30 listopada trwa powszechny spis rolny, więc spiszmy się jak na rolników przystało.